Cześć, tu Sławomir, wasz ulubiony prowadzący. Dzisiaj wyjątkowo nie w dresie ani w t-shircie. Dzisiaj wyglądam, jakbym szedł na poprawiny, a to z tego względu, że moim zdaniem wymaga tego podjęta dzisiaj tematyka. Piaśnica w moim życiu istnieje praktycznie od zawsze. Już w szkole podstawowej jeździliśmy tutaj sprzątać groby. Zawsze gdzieś tam ktoś coś wspominał, ale ogrom tych wydarzeń dotarł do mnie w zasadzie dopiero w wieku dorosłym i wywarł, przyznać muszę, dosyć duże piętno. Dlatego z jednej strony bardzo trudno będzie mi dzisiaj o tym wszystkim mówić, a z drugiej strony wiem, że powinienem to zrobić dla siebie i też dla was, żebyście się dowiedzieli czegoś więcej niż tylko z Wikipedii, googlując ten temat w internecie, do czego zachęcam. Aby zarysować to, co wydarzyło się w czasie okupacji hitlerowskiej na terenie Lasów Piaśnickich, podzielę moją wypowiedź na dwa wątki, aby czytelniej przedstawić charakterystykę i różnorodność ofiar. Pierwszy wątek to grupa mieszkańców naszego regionu, którą stanowili najbardziej wartościowi dla polskości Kaszubi oraz polska inteligencja, która przeniosła się tutaj z głębi kraju po odzyskaniu niepodległości. To oni czynnie przyczynili się do rozwoju regionu, powstania Gdyni, drażniąc nieustannie mniejszość niemiecką, przekonaną o tym, że te ziemie znów należeć powinny do państwa niemieckiego. To właśnie ta grupa, jeszcze przed wybuchem wojny polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 roku, sporządziła listy osób ze swojej perspektywy niebezpiecznych i przeznaczonych do likwidacji. Niemieccy sąsiedzi wydawali więc wyroki śmierci na swoich polskich sąsiadów, często załatwiając przy tym swoje prywatne animozje. W drugim wątku opiszę tych, którzy zostali tu specjalnie przetransportowani w celu likwidacji. Były to głównie niewygodne dla reżimu hitlerowskiego osoby pochodzące z głębi Niemiec. Należy również nadmienić fakt wykorzystywania Piaśnicy w celu masowej zagłady pensjonariuszy zakładów opieki psychiatrycznej, którzy dla Niemców wówczas wydawali się być bezproduktywnym ciężarem. Wszystkie oficjalne informacje mówią o 12 tysiącach ofiar, jednak dziś wiadomo, że było ich znacznie więcej, 14, 16, trudno jest to precyzyjnie określić, ponieważ Niemcy bardzo postarali się, abyśmy dzisiaj wiedzieli na ten temat jak najmniej. Kto potrafi liczyć, spyta, kto stanowi pozostałą ilość 10, 12, 14 tysięcy, bo z wątku pierwszego mamy 2000 lub 2000 plus, czyli bardzo dużo liczba ofiar stanowi ten brakujący element. Można znaleźć informację, że są to ludzie przywiezieni transportami kolejowymi z Rzeszy. Jest to bardzo mało precyzyjne. Prawda jest taka, że tak jak w latach 90. ruszyła polska emigracja w stronę zachodu, bardzo dużo ludzi osiedliło się w Niemczech, aby po prostu poprawić swój byt. Pamiętacie to? Zapewne większość z tych słuchaczy oglądających, którzy mają 30 plus, a jeżeli jesteście młodsi, to na pewno słyszeliście coś o tym. Na pewno macie rodzinę w Niemczech, którzy w tamtym okresie wyemigrowali. I tak samo było w okresie dwudziestolecia międzywojennego i wcześniej. Polacy wyjeżdżali na zachód, żeby łatwiej im się żyło. W Polsce była bieda. I przyszedł moment, kiedy Hitler doszedł do władzy i ci wszyscy Polacy, a była ich spora rzesza, którzy jakby nie ulegli obłędowi tej doktryny politycznej, którzy mieli inne poglądy, często byli komunistami, albo po prostu zaznaczali mocno swoją polskość, zostali aresztowani z całymi rodzinami. Czyli matka, ojciec, dzieci, często babcia, dziadkowie, przywiezieni tutaj w celu eliminacji. Oczywiście w tej grupie znaleźli się też niewygodni obywatele innych nacji, byli Czesi, Żydzi, ale z tych zeznań pracowników kolei, czy to w Lęborku, czy też w Wejherowie, wiemy, pomimo surowego zakazu zbliżania się do wagonów, w których znajdowały się przyszłe ofiary, wiemy, że władali oni w większości językiem naszym, rodzimym, polskim.
Także o tym się nie mówi, o tym się mówi zdecydowanie rzadziej. Przede wszystkim promujemy jakby, no w dużym cudzysłowie, swoich, czyli tą grupę 2000 plus, którzy stanowili inteligencję miejscową Kaszubów. Rzadziej zdarza nam się mówić o tej najliczniejszej grupie przywiezionej z Rzeszy. Nie byli to Niemcy, znaczy zdarzali się Niemcy, ale przede wszystkim byli to Polacy pochodzenia niemieckiego, czy można tak powiedzieć? No chyba nie do końca, bo jeżeli zasymiliowaliby się, to nie znaleźliby się wówczas tutaj i nie skończyli w ten tragiczny sposób. Jesteśmy w centralnym miejscu grobów piaśnickich, które są tutaj najbardziej skoncentrowane. Za nami ołtarz, główny ołtarz, gdzie odbywają się obchody. Nie było mi tutaj zaledwie chwil kilka, a zmieniło się bardzo dużo. Pojawiły się marmury, bramy, nasz papież, symbol Polski walczącej. Za dużo trochę, tak samo jak za dużo takich rzeczy na polskich dzisiejszych cmentarzach, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Ja bym te środki troszeczkę inaczej wydał. Uważam, że są potrzebniejsze rzeczy, ale o tym za chwilę. W roku 1944, kiedy Niemcy zdawali sobie już sprawę, że prędzej czy później Rosjanie dotrą tutaj i sytuacja zmieni się diametralnie, zaczęli usuwać ślady swoich zbrodni. Z więźniów z obozu koncentracyjnego w Sztutowie zorganizowano specjalne komando, około 25 ludzi, którzy w okresie jesienno-zimowym za zadanie mieli wykopać z grobów wszystkie ofiary, czyli wyobraźcie sobie, nawet jeżeli byłoby to 12 tysięcy, a wiem, że było więcej, to mieli co robić. Robili to z kulami u nóg, bez jakiegoś specjalistycznego sprzętu, ubrani w ten sposób, jak tutaj zostali przedstawieni, i wykopane zwłoki, a ziemia tutaj ma właściwości konserwujące, więc ciała te nie rozłożyły się przez te kilka lat. Tworzyli wysokie stosy, które podsycane benzyną płonęły. Takie miejsce znajduje się po naszej prawej stronie. Przejdźmy się. I co ciekawe, musiała powstać tak wysoka temperatura w tym miejscu, że drzewa, które naokoło stoją, ich kora popękała w taki oto właśnie sposób. Stąd też mamy 100% pewność, że w tym i w jeszcze jednym miejscu kawałek dalej dokonywano spalenia tych zwłok. Pozostawiono jedynie dwa groby, w których znajdowało się kilkaset ofiar, które nie zostały spalone. Także współczuję tym ludziom, że musieli coś takiego robić, a koniec ich był taki, że zostali zamordowani i spaleni właśnie w miejscu, gdzie stoją wcześniej pokazane rzeźby. Wiemy to dlatego, że zostały po nich części ubrań charakterystyczne pasiaki. Słuchajcie, trochę prywaty, trochę takich rzeczy może bardziej osobistych z mojej strony. Ja często brałem fuchy, pracowałem tutaj w czasie obchodów piaśnickich. Wcześniej chodziłem ze sztandarem szkolnym, więc to miejsce jest mi
na wskroś znane, ale przy pracy, przy nagłośnieniu tych głównych obchodów pieśnickich, w tym miejscu stawialiśmy tak zwaną budkę pana akustyka, co by mu na głowę nie kapał deszcz w razie czego i nie popsuł również sprzętu, ale no siedzisz trzy godziny, no nudzisz się po prostu, więc dłubiesz butem w ziemi i wyobraźcie sobie, to miejsce jest przepełnione reliktami w takim stopniu, że zupełnie nieświadomie, zupełnie niechcący wyciągnąłem dwa elementy metalowe z butów ludzi, którzy tutaj zginęli, być może którzy tutaj zostali spaleni, no bądź co bądź coś takiego wyszło, zostawiłem to, ja takich rzeczy, mnie takie rzeczy nie rajcą, ja takich rzeczy nie biorę, ale jest to sygnał, myślę, wyraźny, nie dla tych, co samozwańczo chodzą z wykrywkami po lesie, bo to fajna jest zabawa, ale no, nie powinno się robić to w takich miejscach, ale jest to sygnał, że może warto by było zrobić coś w tym kierunku więcej. Pomyślcie, powinny władze. My możemy jedynie apelować, więc ja osobiście apeluję o coś takiego i główny cel, oprócz tego, że chciałem wam przedstawić chociaż po części tą historię, główny cel tego, co robimy, jest apel. Apel, żeby oprócz tego, że stawiamy pomniki, że robimy uroczystości, że w ten sposób też upamiętniamy, oczywiście, ale jest naprawdę sporo do zrobienia, a czas leci, więc warto byłoby się tym zająć. Polecam, zachęcam do zapoznania się z publikacją Piaśnica pani Barbary Bojarskiej, która dużą część swojego życia poświęciła badaniu sprawy i większość tego, co wiemy dziś, to dzięki jej poświęceniu. Za mną willa Musica, wybudowana w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez Franciszka Panka, którego dwie córki, Kazimiera i Stanisława, zginęły w Piaśnicy. Tutaj w okresie dwudziestolecia międzywojennego spotykano się na imprezkach, balowano, rozwijało się życie kulturalne, a po 1939 roku siedzibę miał tutaj specjalny oddział Gestapo, stworzony, aby koordynować, organizować egzekucje w lasach piaśnickich. Tutaj również zwożono dobra materialne, ciuchy po ofiarach, gromadząc je, wysypując je na podwórku. Dzisiaj szykowane jest Muzeum Piaśnickie właśnie w tym miejscu, w tym budynku. Bardzo fajnie, że odkupiono z rąk prywatnych i w tym ściśle związanym ze sprawą budynku takie muzeum zostanie, mam nadzieję, niebawem otwarte. Jest tylko jeden mały problem. Dla mnie najciekawsze w muzeach są przedmioty, które mają bezpośredni związek z ludźmi, czy też wydarzeniami im poświęconymi. Tutaj niestety wszystkie artefakty, wszystkie przedmioty wydobyte podczas ekshumacji po prostu wyparowały, zaginęły, nie zostało z tego nic. Także nie wiem, zostają jedynie multimedialne prezentacje, zostają tylko wydruki mówiące o tym, co się wydarzyło, trochę mało. Dlatego taki apel, żeby jednak rozpocząć nowe badania w tamtym miejscu, odnaleźć. Według zeznań wiemy, że 5 masowych mogił do tej pory nie zostało odnalezionych. Tych, co zostały zlokalizowane, 2 do tej pory nie są zbadane. Także no, jest co robić, jest technologia. Warto by było troszeczkę funduszy poświęcić właśnie na taki cel. Szczególnie, że ziemia ta z pewnością kryje jeszcze niejedno ciekawe znalezisko, które można by było tutaj pokazać i które miałoby w sobie to coś, dzięki czemu byśmy mogli poczuć kontakt z tymi ludźmi, z tymi osobami, tak wieloma, które tam zginęły. Myślę, że również na wzór
tego, co dzieje się co roku na polach Grunwaldu, czyli po prostu zebraniu samozwańczych poszukiwaczy, którzy pod okiem profesjonalnym, pod okiem archeologów, to też można by było zrobić tutaj, szukają miejsc, szukają przedmiotów, opisują je, wszystko się to dzieje pod kontrolą, wszystko się to dzieje tak jak trzeba, chociaż robią to osoby często z małym doświadczeniem, po prostu z serduchem. Myślę, że nie kosztowałoby to wiele, pewnie nie kosztowałoby to nic, bo jest wielu w regionie ludzi takich, którzy mają otwarte serce do tego typu rzeczy i chętnie by dołożyli swoje 5 groszy do tej historii, także apeluję do władz niższego, wyższego szczebla, żeby coś takiego w najbliższym czasie zorganizować. Warto również by było dokładnie raz jeszcze przewertować w szczególności niemieckie archiwa. Być może dowiedzielibyśmy się czegoś więcej o Polakach z terenu Rzeszy, którzy zostali zgładzeni właśnie tam.